specjalnie ja robię ten review, bo zawsze się śmieję, że te wszystkie recenzje, które są i opisy różnych produktów są na internecie, na YouTube robione przez mężczyzn. No dobrze, jak oni gotują, to super, ale głównie jest tak, że w podróży czy tam w domu, cokolwiek, gotują kobiety i ja kobiecym okiem powiem Wam, jak się sprawuje ta lodówka. Okej, moi drodzy, więc korzystając z okazji, że jesteśmy uziemieni, to mam chwilę, żeby ponagrywać i pogadać o lodówce Dometic. Zresztą niechcący znalazł się jakby jeszcze jeden plus tej lodówki, więc myślę, że to jest dobry moment. Więc właśnie może zacznę od tego nowego plusa lodówki, którą odkryłam. Czy tam odkryliśmy? Znaczy rzecz taka oczywista, ale jakby no nie taka oczywista. Chodzi o to, że tą lodówkę, prawda, którą mamy normalnie zamontowaną w samochodzie, teraz mogliśmy z tego samochodu wyciągnąć, podłączyć do prądu i mamy lodówkę w domu, tak? Bo dostaliśmy tutaj mieszkanie, jesteśmy w Iranie i nasz samochód jest zepsuty, czekamy na części. I już tak tutaj długawo jesteśmy, więc ci nasi gospodarze wyszykowali nam mieszkanie, bo mieli jedno puste mieszkanie. I to mieszkanie, jak widzicie, tam za mną jest kuchnia, wszystko mamy, ale nie było tutaj lodówki. No ale co, dla nas nie ma problemu, bo wyciągnęliśmy tą naszą lodówkę z samochodu, podłączyliśmy do prądu i heja, mamy. No to słów kilka o lodówce i dlaczego wybraliśmy właśnie tą lodówkę. Jak ktoś oglądał nasz pierwszy film o samochodzie, to tam było o tym, jak wielką kością niezgody była lodówka. Początkowo mieliśmy lodówkę Tedford, taką kamperową lodówkę. Mieliśmy ogromny problem z przyłączeniem, nikt nie umiał tego podłączyć. Ja nie wiem, co tam było nie tak. Nowa lodówka po prostu, która mogła chodzić na 12V, na oczywiście gaz, no i wiadomo 230, ale my nie chcieliśmy podłączyć jej do butli z gazem, tylko chcieliśmy, żeby właśnie chodziła z akumulatora, z baterii ładowanych przez panele, bo gaz chcieliśmy oszczędzać do kąpania się i do gotowania. Więc nie wiem, byliśmy w kilku miejscach, wreszcie ktoś tam nam tą lodówkę podłączył i ona fantastycznie chodziła, ale po prostu wyżarła nam totalnie, mimo że po prostu tam w specyfikacji to zużycie tego prądu nie było aż takie nie wiadomo jak wielkie, no nie tak może rewelacyjne jak właśnie ta lodówka, ale po prostu no tak nam po prostu prawie że dobiła nasz akumulator, że po drodze w Chorwacji kupowaliśmy dodatkowy akumulator. I potem już z tymi dwoma, no to jakoś tam sobie zipała tam ta lodówka. Ale mimo że była to lodówka z zamrażalnikiem, no to ten zamrażalnik tak naprawdę, no tyciu, no coś tam pykał, wiecie, ale to nie można nazwać zamrażalnikiem, no po prostu było tam chłodniej niż wreszcie lodówki. Niedźwiedź od początku chciał kupić tą lodówkę, na którą ja się nie chciałam zgodzić, głównie z tego powodu, że ta lodówka jest typu skrzynkowego, czyli wkładasz i to wszystko tutaj w środku, tak? Są takie koszyki. Nie ma tak jak otwierana lodówka domowa, gdzie masz drzwiczki i półeczki, tak? Ja tu właśnie specjalnie ja robię ten review, bo zawsze się śmieję, że te wszystkie recenzje, które są i opisy różnych produktów są na internecie, na YouTube robione przez mężczyzn. No dobrze, jak oni gotują, to super, ale głównie jest tak, że w podróży, czy tam w domu, cokolwiek, gotują kobiety i ja kobiecym okiem powiem Wam, jak się sprawuje ta lodówka. Więc ja przez rok czasu nienawidziłam tą lodówkę, po prostu nienawidziłam, właśnie głównie z tego powodu, tego skrzynkowego po prostu rozwiązania. Dlaczego? Ta lodówka ma dwie komory. Dwie komory. My wybraliśmy właśnie taką, bo chcieliśmy mieć zamrażarkę. No i oczywiście potrzebne są dwie komory, żeby były zamrażarka.
lodówki Dometic, te duże skrzynkowe lodówki, są tylko dwa modele, które mają dwie komory. I wyobraźcie sobie, że te dwa modele, kosmicznie drogie, cena między tą mniejszą a większą, to naprawdę są jakieś drobne pieniądze. Ja może potem sprawdzę, albo sami sobie sprawdźcie, bo tam ceny się zmieniają, ale różnica w pieniądzach bardzo drobna i w gabarytach okazało się, że tylko 10 cm i to 10 cm na długość, nie na szerokość. Bo jakby na szerokość, no my byśmy wzięli mniejszą lodówkę, bo byśmy zyskali więcej miejsca. Natomiast na długość dla nas nie robiło to żadnej różnicy. Więc żeśmy stwierdzili, że weźmiemy tą dużą lodówkę. W kilogramach też nie ma dużej różnicy, więc PAL 6. Mamy lodówkę, która ma prawie 100 litrów. A w opisie jest napisane, że zmieści się tutaj 100 puszek z piwem. 160, no tak, bo przecież puszki z piwem to tam z reguły pół litrowe. 160 puszek z piwem. I to zawsze mnie śmieszy właśnie, kto robi te opisy, mężczyźni męskim okiem. A ja wam mogę powiedzieć, ile rzeczy się tutaj zmieści babskim okiem. Ile ja mogę tutaj włożyć jajek i ile mogę włożyć innych produktów. Tak więc potrzebuję twojej pomocy. Mi się wydaje, że musisz ruszyć swoje 4 litery i przyjść mi tutaj trzymać telefon. Thank you. Tak więc lodówka ma dwie komory, tak jak wspomniałam, tak? Jedna i druga. Ta jest większa, a ta jest mniejsza. Tak więc jak zobaczymy tutaj, tu jest taki ogromny koszyk. Ojej! Oj! Taki ogromny koszyk, w którym bardzo dużo się zmieści, bardzo dużo się zmieści, ale problem z tym polega na tym, i dlatego nienawidziłam tą lodówkę, że jak zapełnię ją do końca, to żeby coś wyciągnąć z spodu, to ja muszę wyciągnąć. Jak ja mam więcej rzeczy, to ja muszę nawyciągać, żeby coś tam spod spodu sobie wyciągnąć i ale pokazałam resztka drzemu. No, trzyma się takie rzeczy. Jak jest miejsce, to się trzyma. Tak więc z tego właśnie powodu, nie wiem czy mnie widać, z tego właśnie powodu nienawidziłam tą lodówkę, że po prostu jak tutaj wszystko mam pełno. I większy problem jest taki, że teraz to ja widzę, co ja tutaj mam. Ale tak jak my mamy zamontowaną tą lodówkę w samochodzie, ja nie widzę, bo lodówka jest na tym poziomie dla mnie. Jak ja otwieram, to moja głowa jest tu. A nawet nie, o oczy są tu. Więc ja nie widzę po prostu, co tam jest w środku dokładnie. A jak znowu wezmę stołek, to znowu jestem za wysoko, klapa mi przeszkadza. Ale to może nagram, jak już będziemy w samochodzie. Znacznie łatwiej jest tutaj w tej komorze, bo tutaj ten koszyk jest o wiele płytszy. Tak więc tutaj nie mam problemu z tym, co tutaj mam. A pod spodem jest druga komora. Tutaj jest silnik, tak więc tutaj ta komora jest znacznie mniejsza. Ale znowu, teraz jest fajnie, bo mogę sobie otworzyć tą klapę i wyciągnąć. Natomiast w samochodzie ja te drzwiczki mogę otworzyć tylko do tego poziomu. To oczywiście jest nasz problem, nie problem tej lodówki, ale jak będziecie robić swoje zabudowy, to zwróćcie na to uwagę, żeby można było tą lodówkę wyciągnąć. Co więcej, ty musisz też wyciągnąć, żeby posprzątać. Tak więc fajnie by było, jakby te drzwiczki mogły otwierać się do samego końca. Jak one się otwierają tylko tyle, to jest naprawdę problem, na przykład wyciągnąć butelkę wody, jak masz pełną lodówkę, a ona nie, wiecie, te drzwiczki nie możesz otworzyć do samego końca i tu są jakieś inne rzeczy. Tak więc to są takie jakby sprawy techniczne, które z babskiego punktu widzenia potrafią doprowadzić do pasji. No to by było, nie wiem czy one mogą być na dachu, nie? W pudełku mogą. Co im się stanie? No to musisz taką izolację zrobić, nie?
tam nie odpiąłem, nie wyłączyłem. Pójdź, bo cię zabiję. A gdzieś mogę wyciągać te rzeczy ze środka. Oczywiście są też plusy tej lodówki i po prostu z czasem coraz więcej tych plusów dostrzegam. My używamy tą lodówkę non-stop ponad rok, codziennie, tak więc coś mogę na ten temat powiedzieć. Ogromnym plusem jest tego, że te dwie komory działają niezależnie, co znaczy, że można ustawić temperaturę w każdej komorze inną. Można mieć dwie lodówki, dwie komory jako lodówki, dwie komory jako zamrażalnik, jedna komora zamrażalnik, jedna lodówka i wybierasz sobie, na przykład chcesz, żeby to był zamrażalnik, tamto lodówka, albo odwrotnie, to zamrażalnik, to lodówka i tak dalej. Teraz my na przykład mamy ustawione obie części jako lodówki, ale tą część tutaj mam ustawioną jako lodówka o dość wysokiej temperaturze, bo tu przechowuję owoce i warzywa. I ja na przykład nie lubię, wiecie, warzywa kapcieją, jak jest zbyt niska temperatura, tak więc potrzebują, wiadomo, być w lodówce, ale też nie mogą być takie jakby przymrożone. Tak jak mam ustawione na 4 stopnie, to mi po prostu wszystko kapcieje. Natomiast właśnie tą część mam ustawioną na 4 stopnie, tą część mam ustawioną na 7-8 stopni.
No generalnie, tak jak teraz funkcjonuje ta lodówka, to jestem super zadowolona, bo właśnie mam idealne warunki do przechowywania warzyw, owoców w tej części i tutaj mamy super zimne rzeczy, na przykład wodę, jak się chcesz napić, czy sok, piwo, ale nie wiranie. To właśnie jest idealna temperatura, taka zmrożona, wiecie, że normalnie wodę bierzesz, to aż trudno wypić, jest tak zimna. Przedtem mieliśmy ustawione, że ta część była zamrażarką, ta mniejsza tutaj, a ta większa część była lodówką. Wtedy często trochę brakowało mi miejsca, bo my lubimy tak wyjechać gdzieś w dzicz i po prostu parę dni być poza zasięgiem czegokolwiek, więc potrzebujemy trochę większe zapasy, a szczególnie w lecie, bo chcesz jeszcze mieć wodę zimną, czy jakieś soki i inne rzeczy do picia. Więc tego miejsca trochę trzeba, więc jakby ta komora, mimo że jest taka duża, to na to wszystko była trochę za mała, jak mieliśmy tą część jako zamrażarkę. Co więcej, byliśmy zaskoczeni zużyciem energii. Jakby niby taka super oszczędna ta lodówka, ale jednak zżerało nam tej energii i tak my nie mogliśmy rozkminić jakby w czym jest problem, gdzie ta energia ten. Teraz już wiemy, po dłuższym używaniu, że ona pochłania więcej energii, jeżeli jedna z komór jest ustawiona jako zamrażalnik. Jeżeli obie chodzą jako lodówka, prawie w ogóle nie pobiera, po prostu pobór energii jest prawie zerowy. No my w ogóle nie zauważamy, tak jakby naładował telefon. Natomiast jak chodzi jako zamrażalnik, szczególnie jak jest duża temperatura, my jak byliśmy w Turcji, gdzie temperatura non-stop przekraczała 40 stopni, to powiem szczerze, że kurczę, przy tych wielkich naszych dwóch akumulatorach i tam panelach, to po prostu no, zaczynało nam brakować energii, nie? Znaczy wysysało tą energię prawie do końca i musieliśmy podłączać ją do generatora, żeby po prostu podbić to wszystko, żeby nam nie padło. Jeszcze taka zupełnie niepotrzebna rzecz w tej lodówce. Otóż tutaj, gdzie jest ten panel sterowania, jest też gniazdo USB. Nie mam pojęcia, na co w lodówce jest potrzebne gniazdo USB. Nie wiem, kto to wymyślił. Na pewno oczywiście jakiś mężczyzna. No, przepraszam, strasznie seksistowski ten film wyszedł. Nie chcę nikogo obrazić, ale nie mam zielonego pojęcia, na co w lodówce jest potrzebne gniazdo USB. No ale jest. Tak więc, jakby ktoś chciał sobie załadować telefon, to jest. No i tyle chyba. No chyba, że mi się coś przypomni. To jeszcze dokręcę.
Oczywiście plusy i tych plusów. Dobra, skończę otwieranie tej paczki. Otwieramy paczkę z ciastkami. Zawsze jak ja nagrywam, to jest 1000 rzeczy wtedy ważnych do zrobienia. Nie robię się na to, jest to akurat. No wiem!